Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. Chochliki! Uch! Ała! Zostaw mnie w spokoju! Mamy tu atak chochlików. Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowoli. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Depulso! Rictus Entra! Rictus Entra! Rictus Entra! Rictus Entra! Auć! Rictus Entra! Rictus Entra! Auć! Rictus Entra! 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 Naprawdę Rictus dobra robota! Prefekt mówi, że zgarniemy 5 kart, jeśli przepędzimy na dobre te chochliki. Rictus Entra! Rictus Entra! Rictus Entra!
Sempra! Wspaniały popis magii! Na Hermiono. Właśnie tak! Wynoście się i nie wracajcie! To było super! Krwiopijca, średniowiecze. Żył w zamku na szczycie gigantycznej fasoli.
Okazuje się, że był smakoszem chleba wypiekanego ze sproszkowanych kości Anglików. Zgładzony przez chłopca imieniem Jack. Cyklop, starożytna Grecja. Jednooki olbrzym żyjący w jaskini położonej u stóp Etny. Za pomocą kilku owiec został zgładzony przez greckiego bohatera Odysa. Goliat, postać biblijna. Olbrzym najemnik. Walczył po stronie Filistynów przeciw Izraelitom. Został pokonany przez młodego chłopca strzałem z procy. Morholt, starożytny Celt. Brat olbrzym króla Irlandii. Zabity przez celtyckiego bohatera Tristana, który również zginął ugodzony zatrutą klingą Morholta. Hengist z górnego Barnton, XV wiek. Olbrzym zabity przez sławnego pogromcę olbrzymów Giforda Olerton. Fulbert Bojaźliwy, 1014-1097. Znany z wielkiego tchórzostwa. Ze strachu nigdy nie opuszczał swego domu. Zginął pod jego gruzami, gdy dach zarwał się od rykoszetu czaru obronnego. Beatrix z Bloxa, 1794-1810. Autorka baśni o muchomorach. Serii książek dla dzieci zakazanych ze względu na wywoływanie mdłości i wymiotów. Gunhilda z Gorsemur, 1556-1639. Jednooka, garbata wiedźma, która opracowała sposób leczenia smoczego trądu. Miło, że Neville na nas czeka. Musimy teraz szybko dostać się na zajęcia.